dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że was widzę i że jest tak dużo osób na początek, bo pierwsze takie wystąpienie w całym cyklu to jest zawsze ryzyko, nie? Że sala będzie pusta, tak samo jak ostatnie wystąpienie, prawda? Też się może z takim ryzykiem wiązać. Proszę państwa, ja tak mocno się zainspirowałem tym tematem z ciemności światła i tak bardzo się rozpędziłem, zrobiłem wielką prezentację i jak ją skończyłem, to stwierdziłem, że ona jest na 2-2,5 godziny. W związku z tym ja ją skrócę. Różne slajdy, które w niej są, w pewnym momencie przepuszczę przez ekran. To wszystko się nagra na filmie. Będzie też dostępne w całości na mojej stronie, gdyby ktoś chciał prześledzić cały proces z ciemności w światło właśnie. Natomiast wstęp to jest takie tło, szersze tło społeczne, tło ziemskie dla tych obrazów, które zobaczymy w mitologii słowiańskiej, które są tylko jak gdyby symbolicznym ujęciem tego, co się dzieje na Ziemi i tego, co obserwujemy wokół siebie. No cóż, to zaczynam, ponieważ pewnie z trudem się zmieszczę w czasie. Pozwólcie państwo, że będę czytał, dlatego że są tutaj takie ważne sformułowania, których nie chciałbym wypaczyć jakimiś niepotrzebnymi słowami i gadulstwem. Mamy tutaj obraz, mam nadzieję, że jakoś będzie widać to wszystko, chociaż jest dosyć jasno, słoneczny dzień, czyli światło. Proszę państwa, no zaczynam w takim razie. Żyjemy w dziwnych czasach. To jest czas niesłychanego, niewyobrażalnego do tej pory ataku sił ciemności na wolność człowieka, na wolną ludzkość. Z drugiej strony są to czasy wielkiej światłości, oświecenia ludzkości, docierania do prawdy na wszystkich możliwych płaszczyznach dostępnych nam jako ludziom, istotom ludzkim i jako społeczeństwo, jako wspólnocie wolnych ludzi. To jest dokładnie tak, jak na tym znaku, który w wiozowi przyrodzonej nazywamy wintem, znakiem wicia i imania, pojmowania, mianowania, nazywania istów, rzeczy i istot. Wint to inaczej znak znany powszechnie jako yin-yang, ale ten znak nie narodził się w Chinach, on pochodzi z północnego kręgu kulturowego, z bardzo, bardzo odległych czasów. Siły ciemności po wielkiej zmianie w roku 2012, po rozpoczęciu się rozjaśnienia Kali-Yugi, małej epoki światła, która ma potrwać ponad 1500 lat, zaczęły natychmiast kontratak. 1500 lat ma potrwać to rozjaśnienie, i z perspektywy boskiej to może jest czas krótki, ale dla nas, ludzi, wystarczająco długi, żeby poznać prawdę i zmienić świat, w jakim żyjemy. Równolegle do wielkiej zmiany, do tego rozjaśnienia, rozpoczęto w mediach tak zwanego głównego nurtu, czyli propagandy systemu, akcję dezinformacji pod tytułem Koniec świata, koniec czasu, wielka katastrofa i tak dalej. Siano panikę na masową skalę, kpiono też równocześnie tak z ludzi, jak i z samej zasady końca epoki, końca małej Kali-Yugi. Jeszcze nie określano ich wtedy jako szurów, foliarzy, turbosłowian czy innymi epitetami, ale już dzielono na tych światłych, słuchających narracji medialnej systemu, i tych ciemnych, którzy wierzą w jakąś wielką zmianę czy koniec Kali-Yugi. Potem eskalowano te narracje i dzielenie społeczeństwa w kolejnych latach, kiedy postępowało dzięki rozwojowi sieci informacyjnej
uświadamianie ludzi i całej społeczności. Kiedy powstawała społeczność wolnych ludzi, wolnomyślicielska, niezależna od propagandowej oficjalnej narracji systemu Pan Niewolnik. Nie będę wymieniał przykładów tych wydarzeń z lat 2012 do roku 2019, w którym to roku zapadły już najbardziej zbrodnicze decyzje w ukrytych kręgach władców świata, panów niewolników, światowej banksterki, właścicieli korporacji technologiczno-farmaceutyczno-chemiczno-medialnych i zarządców kompleksu wojskowego. Przypomnijcie sobie te fakty i wymieńcie je sami. Kulminacja tych działań systemu to w Polsce 13 marca 2020 roku i ogłoszenie tzw. stanu pandemii. W istocie stanu wojennego skierowanego przeciw wolności i prawom człowieka, a przede wszystkim przeciw prawom przyrodzonym istoty ludzkiej. Ten stan wojenny trwa i eskaluje. Polska jako pierwsza zamknęła granice w Europie, nawet jej to zarzucano. Ale zaraz potem jeden po drugim kraje zamykały granice i wprowadzały lockdowny. Stan zagrożenia pandemicznego nie został oficjalnie zniesiony do dzisiaj. Proszę Państwa, żyjemy w sercu świata i stanowimy jako wolni ludzie serce świata. Znajdujemy się wokół cyklonu w trakcie III wojny światowej. To bardzo ważny i niebezpieczny czas, ważny moment dla naszej wolnej świadomości, dla światła, które niesiemy. To światło jest niesłychanie potężną bronią. Myślę, że każdy, kto tutaj teraz jest, ma świadomość tej mocy i nie wątpi, że nic nie może się z nią równać, a więc, że zwyciężymy, że siły ciemności zostaną pokonane, a winni zbrodni ukarani. To stanie się na pewno, bo od samego początku z kontratakiem sił ciemności jednocześnie postępuje proces oświecenia na masową skalę i tworzenia rzeczywistych wspólnot wolnych ludzi oraz globalnej społeczności wolnościowej. Działo się to i dzieje poprzez internet, informatyczną sieć niebacznie udostępnioną ludzkości przez wojsko w trakcie zimnej wojny. Nie wszyscy pamiętają ten fakt, jak to z tym udostępnieniem internetu było. Wpierw służył on wyłącznie wojsku. A więc organizowaliśmy się przez tą sieć, ale także przez spotkania w realu, wykłady, sesje, wydarzenia, przede wszystkim przez mnóstwo inicjatyw i działań społecznych, poprzez samoorganizację Polaków. De facto w latach 2020-2022 powstaje w Polsce ruch oporu i państwo podziemne. Tak będą o tym pisać kiedyś za kilka lat w podręcznikach historii. Proces formowania wolnego społeczeństwa, wspólnoty wolnych ludzi, wyszedł z serca świata i objął swoim działaniem najpierw kraje słowiańskie, a potem całą Europę i cały świat. Akcja kierowców ciężarówek w Kanadzie, która miała miejsce 10 lutego 2022 roku, to bezpośredni wynik działań polskich publicystów internetowych, organizatorów oporu, niezależnych naukowców, przedsiębiorców, prawników, lekarzy i całego ruchu wolnych ludzi w sercu świata. Od pierwszej chwili pandemii, działania was, którzy tutaj siedzicie. W Chinach bunt nastąpił dopiero niedawno, w grudniu zeszłego roku. W Polsce od razu, natychmiast. W kwietniu 2020. Mówię to, żebyśmy uświadomili sobie siłę naszej myśli i siłę naszego działania w sercu świata. Oczywiście proces rozwoju wolnej świadomości Polaków miał swoje epizody, a nawet można powiedzieć wcześniejsze bitwy pozornie wygrane przez wolnych ludzi. W
Polsce pierwsza taka wielka wygrana bitwa to rok 1980, potem czerwiec 89, a później w Europie i na świecie koniec 89 roku i dalsze lata, aż do początku XXI wieku. Mówię, że te bitwy były pozornie wygrane, bo cały czas trwało przeciwdziałanie panów niewolników, morderców Chrystusa, jak pisał i mówił Wilhelm Reich, zmarły w 1957 roku polski Żyd. A więc polski obywatel z pochodzenia, wychowany i nasączony polskim duchem wolności i światła. Emigrant do Stanów Zjednoczonych, który Chrystusa nie rozumiał dosłownie jako Jezusa, lecz jako uosobienie głosu prawdy i oświecenia, jako symbolicznego wyzwoliciela światła w świecie powszechnej ciemności, ignorancji i bestialstwa, w świecie niewolnictwa. Także za morderców Chrystusa nie uważał on Piłata, Rzymian ani Judejczyków, tylko sterowanych przez panów bezwolnych niewolników, całe opresyjne społeczeństwo, system cywilizacyjny, układ pan-niewolnik. Ciemność i światło. To, co obserwujemy od bitwy roku 2020 i dzisiaj, to jest ostateczne starcie sił ciemności z mocą światła. Starcie, w którym te siły ciemności próbują nas wciągnąć w swoje szaleństwo, wkręcić nas w nie emocjonalnie, ale też rozumowo, intelektualnie i zrealizować naszymi własnymi rękami swój szaleńczy plan ostatecznego zniewolenia ludzkości, ustanowienia nowego faszyzmu, faszyzmu cyfrowego. Dlaczego na pewno są to siły ciemności? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że działają one w ukryciu, głoszą kłamstwo, stosując metody bandyckie i bezprawne i cofając ludzkość z poziomu naukowego rozwoju i oświecenia XXI wieku na poziom średniowiecznego zabobonu, masowego kłamstwa, pseudonauki, procesów czarownic. Dzisiaj są to przedstawiciele wolnej myśli i wolnego społeczeństwa. Doktrynerstwa naukowego, które z wolną nauką, z wolnością myślenia nie ma już nic wspólnego. Jest to kościół, kościotrup nauki. Służy on za mamonę grantów propagandzie wojny i zniszczenia oraz czystego faszyzmu, niewolnictwa wprowadzanego pod pozorem światłych nauk przez ekspertów rządowych i politycznych wodzów, przez kliki, w istocie organizacje słupy, grupy medialne i finansowe należące do właścicieli niewolników. Pokazują nam oni jakieś osoby, propagandystów, którzy są tylko nosicielami i głosicielami ich idei, za którymi to osobami oni się ukrywają. O Wilhelmie Reichu i jego życiu oraz o idei morderców Chrystusa Światła, morderców, którzy nas otaczają, którzy trzymają władzę nad wyzwalającymi się społeczeństwami, opublikowałem analityczny artykuł 1 listopada 2015 roku na moim blogu. A w sercu świata, a o sercu świata, o Polsce, którą dzisiaj nazywa się Pomostem Bałtycko-Czarnomorskim w nomenklaturze analityków globalistycznych i wojennych, pisałem już w artykule z 11 listopada 2011 roku pod tytułem Święto 11 listopada – czy Polska zadecyduje o losach świata? Potem rozwijałem tę myśl w następnych artykułach, między innymi w takim tekście Serce świata, bunt lat 60. XX wieku oraz wiek XXI z października 2014 roku. Ten obraz, który Państwo widzicie, pochodzi właśnie z tego artykułu Polska sercem świata, tak został zatytułowany ten obraz,
duchowa i geopolityczna kundalini oraz główny czakram Ziemi. Popatrzcie Państwo tak na marginesie, jak działa świadomość nieskończona. Od pierwszej myśli artykułu o sercu świata, który zaistniał w przestrzeni publicznej, minęło do dzisiaj tylko 11 lat, a od morderców Chrystusa trochę ponad 7 lat. A przecież dzisiaj najmłodszy przedszkolak i każdy uczeń podstawówki wie, że Polska jest sercem świata. To raz. A po drugie, że żyjemy w systemie pan niewolnik pod butem banksterki światowej, do której zalicza się też Chiny, Rosję, kraje arabskie i inne zamordyzmy czy pseudodemokracje na ziemi. To wiedzą dzisiaj i publicznie mówią wszyscy, łącznie z geopolitykami proamerykańskimi, jak i antyamerykańskimi. Nic nie dzieje się natychmiast. Materialny świat ma swoją inercję. Dlatego spokojnie. Bądźcie pewni, że ziści się i idea demokracji bezpośredniej, i że rozliczymy wszystkich zbrodniarzy winnych pandemii i nieludzkim procedurom, jakie wtedy zastosowano, winnych śmierci kilkuset tysięcy Polaków. Wszystkich na pewno, łącznie z opozycją, która do tego pchała cały tak zwany okrągły stół. Stół, jak wiadomo, Kiszczaka i Michnika i ich esbeckich konfidentów z koncesjonowanej Solidarności. Z ciemności światło, proszę Państwa. Tak będzie, to się dzieje. I tyle może tytułem niezbędnego tła dla mitologicznej części tego mojego wystąpienia. Wszystko, co tutaj powiem, jest oparte na prawach przyrodzonych, czyli na prawach roda, rodu, zrodzenia oraz prawach przyrody, siedliska, na prawach rzeczy istności, czyli światła świata, duchowych i kwantowych, i prawach Matki Ziemi, fizyczno-przyrodniczo-biologicznych. Wszystko, co powiem, wynika wprost z tych praw i prawdy, z prawi, czyli jest konsekwencją prawa i prawdy przyrodzonej. A wiedza o tych prawach, prawdach, to praweda. Praweda, wieda, czyli wiedza, oraz wiara, czyli wiara przyrody, a także i wiara przyrodzona. Tę dziedzinę wiadomości, dziedzinę świadomości, wiedy i wiary nazywamy wiozowią. Bo wić, uwijać, to w mowie ludzi słowa, Słowian, czy też jak kto woli Sławian, znaczy budować, istnieć, być, tworzyć. Światło wiód, swąd wid, wić, wać. Światłowiód to pierwsze światło, w ciemności, w nicy. Świt świata, stworzyciel. Stworzyciel światła i świata. Światło świata, światło świat. Jak mówią jedne z pierwszych słów księgi Tura, wywiódł się on na świat z nicy, pierwnicy, ciemnicy. Swąd, światłowiód. To pierwsze słowo wywite ze sławi, z jedni. Słowić, słowianić, to stwarzać i stworzyć. Sławić, to nazywać, czcić. Sławia, to jednia, na którą składa się prawia, jawia i nawia. Słowo wywija się ze sławi i stwarza, uwija świat, światło, gwiazdy, cwiety, kwiaty, cwiety, uwija Ra w materii, w Ka, kłódzi, czyli czyni Ro, ruch, rozwój, rozwija. Dlatego
To jest obojętne, czy mówimy Słowianie, czy Sławianie. Nie ma tutaj lepszej czy gorszej formy, bo obie są jednoczesne. Jedyne, wywijają się razem z jedni, sławi i słowa. Sławia to wszystkość, to rzeczywistość, to całość w jedności. To coś, co istnieje ponad i co zawiera w sobie, tak trawie, jawie, jak i sławie. Jak i nawie, przepraszam. Drugi człon nazwy Wiozowia to Zowia, czyli zwanie, nazywanie, mianowanie, mowa, głos. Słowo pomyślane, wypowiadane, słowo budujące, stwarzające, słowo mówione ku przekazaniu czegoś, ku zrozumieniu i porozumiewaniu się, dla współpracy, dla wspólnoty, dla współodczuwania, dla tworzenia. Zwanie to też naturalny, przyrodzony zew w przyrodzie. Zwanie godowe, godowanie. Zew roślin, zwierząt i ludzi. Ich godowe okrzyki, nieartykułowalna mowa emocjonalna. Stąd pochodzi nazwa zodiak. Zew wijak, zowijak. Greckie filozofia to odpowiednik w istocie pojęcia słowiano-aryjskiego wiozofia. To tyle, jeśli chodzi o podstawę i zasadę, z której wywodzi się wszystko, co sobie tutaj powiemy o stworzach i stuszach, czyli o boginkach, bogunach, siłach pomocniczych bogów i o demonach, działających we trzech jedności i w naszej jawi. Jawi, czyli w świecie materii, świecie przejawionym, ukazanym, ujawnionym człowiekowi jako istocie duchowo-materialnej. Jesteśmy słowem nad istoty, siły wyższej, tego, który stworzył prawa, tej siły, która stworzyła prawa. Więc mamy w sobie zakodowane i przejawione to słowo. Obit, wit, wić, wać, jego ist, światło, jasność, iskra, iskra. Jednocześnie mamy w sobie iskra i iskra. Jednocześnie jesteśmy materialni i duchowi. I ta materialność jest naszą ciemnością w nas. A raczej jest to ta nasza powłoka ziemska, ka dla ra, łódź, łódź dla światła, które jest w nas, ludziach jako istotach ziemskich. Jesteśmy więc nosicielami światła w ciemności. Im więcej mamy światła i im bardziej jesteśmy światli, tym mocniej siły ciemności naciskają na nas, usiłując nas unicestwić. Nic innego nie dzieje się teraz. Tak działo się kiedyś, przez długie tysiąclecia i dzieje się teraz. Tyle, że w tej chwili mamy tę grupę nosicieli ciemności dokładnie na widoku, bo świat dzięki rozwojowi wygląda dzisiaj inaczej. Wypuszczono z pudełka, z zamknięcia, z ciemności, być może w jakimś stopniu przypadkiem, w zacietrzewieniu wojną i walką o władzę między różnymi grupami panów niewolników, dżina, demona, czyli z dusza, albo też, gdy inaczej na to spojrzeć, stworza internetu, stworza światła i oświecenia, stworza połączenia, wspólnoty, ogólnoświatowej wspólnoty wiedy i wiary. Rzecz dzieje się obecnie na skalę całego świata. Nie ma gdzie się ukryć, tak jak dawniej, przed terrorem panów. Nie ma takiej puszczy, takiego pustkowia, takiego kraju, takiej jaskini, gdzie nie sięgają macki panów i ich propagandy. A jednocześnie niewolnicy zyskali świadomość tego, co się dzieje, tego, jak są oszukiwani, jak są wykorzystywani i zarządzani,
jak manipuluje się ich życiem, ich prawami, a także jak bezwzględnie ich się uśmierca w imię idei panów, czyli panujących nad niewolnymi. Z ciemności światło. Przejdziemy teraz do prawdy o świecie i siłach, jakie nim rządzą, w alegorycznym, symbolicznym wydaniu bajki Słowian, czyli mitologii, prawedy, prawiedzy z praźródła, płynącej wprost z prawi. Dwie rzeczy sprostuję na początek, bo są rozpowszechnione pewne sądy, które od tysiącleci nie są prawdą, ale są wypaczeniem, przekłamaniem prawdy. Jednym z takich wypaczeń są sądy o Navi, zaświatach i o Naviach, ich mieszkańcach. Oraz o duszach, które też zamieszkują Navie, czyli o demonach, ale które też pokazują się na ziemi. Te demony miałyby być istotami całkowicie ciemnymi, złymi, paskudnymi, złośliwymi. Nic bardziej błędnego. W każdej ciemności jest światło i w demonach też jest drobina światła. Księga z tworzy i z duszy została wydana w roku 1993 jako pierwsza część mitologii Słowian. Powstawała jednak ona przez co najmniej 10 tysięcy lat, a prawdopodobnie w opowieściach od początku, odkąd istnieje człowiek rozumny, człowiek istota myśląca. Dlatego ta książka, będąca spisem owej wiedzy ludzkości, jest skupiona na praktycznych aspektach kontaktu między człowiekiem a niższymi bytami, siłami duchowymi, które określamy jako boginki i bogunów, czyli stworze, oraz ze duszami, czyli bytami duchowymi, które powstały ze zmarłych istot. To powoduje, że wyeksponowane są tam cechy niebezpieczne, czy zachowania niebezpieczne względem tych bytów, czy też różne niebezpieczne działania tychże bytów względem istot materialno-duchowych, jakimi jesteśmy. Wiozowia mówi nam, że stworze to nie ciemność i zło, lecz także dobro, nie przeciwstawienie dobra i zła, ale współistnienie dobra i zła w danej sile. To jest dokładnie tak, jak z wyciągami z roślin czy jadem zwierzęcym. Mogą być lekarstwem albo trucizną. Dokładnie tak to wygląda. Z duszy to byty zdecydowanie złośliwe względem jawi, względem świata żywych, ale nie dlatego, że są złe z natury, tylko dlatego, że natarczywie domagają się uporządkowania swojego statusu pośmiertnego. To są dusze o niedokończonym procesie umierania. Proces umierania trójduszy człowieka i ciało palenia albo grzewania ciała materialnego według bajki Słowian trwa od 44 do 49 dni i wymaga spełnienia wielu czynności. To jedna rzecz. A druga. Powszechnie uważa się, że Navie, czyli zaświaty, to jakieś podziemie. Tak nie jest. To nie jest miejsce zlokalizowane pod ziemią, nad którym my się poruszamy. Nawet w sensie symbolicznym. Ten sąd został upowszechniony przez interpretację greckiej mitologii i interpretację Tartaru jako podziemia. W istocie Navie to miejsce przebywania czystych istot duchowych, a więc świat duchowy, nie mający nic wspólnego z materią. Nic materialnego tam nie ma. Zobaczmy teraz, jak się mają stosunki ciemności i światła od początku świata, od samego jego zaistnienia i potem przez dalsze epizody w ciągu dalszego rozwoju.
Pierwsze słowa Księgi Tura mówią, co następuje. Pierw nic nie było. Była zatem pierwnica. Pierwnica niebyta, zwana też niebyłą albo niebyłą. Co było przed ową niebyłą pierwnicą, tego nikt nie wie. Może tylko sam Bóg Bogów, najwyższy Stwórca. A może i On tego nie wie. Niektórzy utrzymują, że w owej niebule, niebycie, niegdyś, a także kiedyś, samo się uwiło światło widne, witalne, święte, co było świtem wszego świata. Tam i wtedy począł się swąd. Jego byt był pierwnią, pierwbytą. Jako że to on stanowił pierwsze wszechobejmujące ciało, zanieconą istność, pierwszy żywot. Sam z siebie, z własnych wątpi i woli, wywił i owitał wszechświat. Był, jest i zawsze będzie wszechświatem, a poza nim jest tylko pierwnica, pierwenic. Zatem pierw był tylko on, jako że pierwnicy nigdy nie było. Narodził się z niczego, a jest wszystkim. Z niego, z jego krwi i chorób pochodzą wszyscy bogowie. Zobaczmy to na schemacie teraz, na schematach, na ilustracjach. Wracamy do Yin Yang, czyli do Windu, gdzie widać pierwszą fazę, biała kropka w ciemni, w nicy, rodzi się światło, następnie przeradza się w tę białą powierzchnię, która jednak nigdy nie będzie czysta i nigdy nie będzie czystą światłością. Zawsze będzie w niej ta ciemna kropka, zalążek ciemności, zalążek nicości. Tutaj jest taki duży schemat, który w drugiej części Księgi Tanów zostanie opublikowany jako wkładka specjalna. To jest przedstawiony tutaj obszar całej rzeczywistości, całej sławy właśnie jedni, ale widać tutaj w centrum, jak gdyby tutaj cały proces jest pokazany i wiele innych szczegółów, ale w samym centrum widzimy tutaj ten moment początkowy, tą ekspansję z nicy, eksplozję roda światła, Swonta, Gosza, Mira, on ma swoje cztery takie ukryte imiona. Swąd, Wit. Tutaj mamy z boku w dolnym sektorze po prawej stronie, w tym sektorze, który odpowiada okresowi wiosennemu aż do letniego przecinania, który jest na samym południu, mamy zlokalizowaną właśnie Welę, czyli prawie i nawie widoczne wiawi. I mamy ziemię zlokalizowaną u dołu tutaj. I tam widać mniej więcej, czym jest Wela. Wela jawi nam się, objawia się w jawi, jako jednocześnie prawia i nawia. Ona jest, leży tutaj na styku dokładnie tej wielkiej, olbrzymiej prawi całej rzeczywistości, a jawia, jak widzimy, jest takim małym wycinkiem tej wielkiej całości. I to jest ten świat, który my widzimy, w którym żyjemy, w którym zlokalizowane są gwiazdy, planety, wszystko, co jest nam dostępne. Prawia to jest cała reszta. I część tej prawi objawia się na Weli, która powstała z pierwotnej buły, byty w toku wielu wojen, walk między siłami wszechświata, czyli bogami. No i tak to wygląda mniej więcej. Co działo się dalej po tym początku? Znów z ciemności światło, ponieważ ze zmieszania swąta z nicą narodzili się zniczowie, którzy
jako synowie światła, ale i ciemności, czyli nicy, chcieli odebrać Sfontowi światłu panowanie nad światem. Nie dopuścił do tego, zepchnął ich na krańce świata i zagrał w gwiazdy. Czyli zepchnął ich na obrzeże, tutaj dosłownie w ten astral między rzeczywistością a nicością. Następnie jakoś tam ich wydobył. Tutaj widzimy to w innym ujęciu na tym obrazie. Widzimy i Sfonta, i Nicę, i z ich wspólnego zmieszania, jak gdyby narodziły się te znicze, które chciały światło pozbawić władzy nad światem. Ale im się to nie udało. Kiedy ten proces się zakończył i ta walka z tymi pierwszymi pierwbogami i zostali oni zamienieni w znicze, a potem wyzwoleni i stali się straszami, umorami, nosicielami dusz zmarłych istot z ziemi, z planet, w zaświaty, w nawie, to wtedy nastąpiły kolejne etapy i w tych kolejnych etapach toczyły się dalsze wojny już między Białobogą i Czarnogłowem. Tutaj mamy ten pierwszy dział opisany, kiedy Czarnogłów i Białoboga się narodzili, kiedy zostało wydzielone, czysta światłość została wydzielona i czysta głąb, którą widzicie Państwo na dole, na górze czysta światłość. Następnie, jak gdyby w tym obszarze narodziła się ta para bogów działu, na działu na ciemne i jasne, na światłość i głąb, na męskość i żeńskość. Czarnogłów jest uosobieniem męskości. Należałoby go określić jako jaskrawość, twardość, takie cechy typowo męskie. Natomiast głąb Białoboga, wielka łada, jest tym łonem, jest tą czystą kobiecością, łagodnością, obłością. I między tą parą toczyły się dalsze boje. W tych bojach narodziły się żywioły i moce większe i potem dzieci tych żywiołów i mocy między sobą. No i tutaj właśnie jest ten moment, kiedy narodziła się buła byta. Widać ją tutaj w obszarze Białobogi w zbliżeniu. W głębi ta buła była, tam Czarnogłów nurkował, prawda? Bili się o nią i rozerwana została właśnie na wele i ziemię. I mamy tutaj pokazaną tą welę zanurzoną w prawi, a jednocześnie w jawi i tą ziemię, która się znajduje tylko w jawi. No i dalej tych walk toczyło się wiele. Bitwy o krąg. Tutaj przejdziemy już szybko. Tutaj widzimy koło bogów i na tym kole już mamy i wielkie żywioły, i wielkie moce w kręgach zewnętrznych do bogów Kiru. I potem mamy mało bogów żywiołów i mało bogów mocy. I widać te promienie, które tutaj są, to są już z tworzyw właśnie, a dalej są z dusze. Tutaj mamy to w obrazie drzewa świata w pionie, jakby też w czasie rozciągnięte, aż do narodzenia się ludzi, bo w tym czasie, w tych bitew, rodzą się też ludzie i są też przedmiotem walki tych sił między sobą. Więc cały czas mamy zmaganie ciemności i światła. A tutaj jest pokazany na tym obrazie z kolei proces koligacje bogów, rodzenia się małych żywiołów i małych mocy z mocy dużych i dużych żywiołów. Tutaj jest obraz świata w
formie piramidy pokazanej i jednocześnie Veli, czyli Navi i Nif boskich w formie drzewa, drzewa świata, drzewa obejmującego całą Jawię. No i proszę Państwa, w pewnym momencie tych wszystkich bitew narodziły się potwory. Potwory zostały ukształtowane przez wszystkie żywioły i wszystkie moce, przez wszystkich bogów, działów, również i bogów Kiru. Tak przyszło do bitwy o krąg, do siódmej bitwy, ostatniej bitwy, bitwy około człowieków. I wtedy te przedstworze, bo tutaj tych dziewięć potworów podczas walki zostało rozerwanych przez bogów na strzępy i z tych strzępów powstali przedstworze. Tutaj widać, zostało to pokazane, jacy przedstworze, z jakiego rodzaju, jak gdyby potwora, z którego potwora się narodzili. Ale to są jeszcze przedstworze, jest ich tutaj niewielu. Oni dopiero w czasie tej ostatniej bitwy zostali ustokrotnieni, a jednocześnie małobogowie zostali podstępem pozbawieni swoich przedstworzy, bo jak tutaj widać, jest 88 rodzajów tych przedstworzy pierwotnych. Także każda siła wszechświata, każda moc, każdy żywioł, czy duży, czy mały, miał do dyspozycji swoich pomocników, grupę przedstworzy. Ale w trakcie tej bitwy zostali małobogowie pozbawieni przedstworzy podstępem, ponieważ wielkobogowie mieli taką ideę, myśleli sobie, że nie będą walczyć, jak nie będą mieli pomocników. Ale oni wtedy sięgnęli do zaświatów i wyciągnęli z nami duże istot i wetknęli je w trupie ciała. I w ten sposób powstała wielka armia sił ciemności, złożona z 64 tysięcy zduszów. Tutaj jeszcze inne ujęcie świata w kontekście powstania właśnie zduszów, czyli drzewo zduszów, drzewo świata, a jednocześnie drzewo zduszów. I teraz, proszę Państwa, tutaj mamy już ten obraz, o który mi chodzi. Mianowicie są takie dwa domy boskie, dwa tyny, tyn morów i welesów. Widać ich tutaj po lewej. Weles, mor i marzanna, ich dzieci, mali bogowie, zmora i groźnica oraz ich stworze, pomocnicy, mary, czyli morawki, upieszyce i jagijędze, i dusze, czyli dusioły. I obok nich są Welesowie, Weles Żnyja, i Bóg Leli i Sowica Polel oraz ich pomocnicy. Lelki, Welesożary, Nawki i Popielnice, Żali Grzel. Te dwa tyny są związane z chorobą, umorzeniem, śmiercią, drogą pośmiertną, ale i ze zdrowieniem, z uzdrowieniem, przywracaniem do życia, odnawianiem, czyli odnowieniem, prawda? To jest odnowienie życia. No i teraz, proszę Państwa, pokażę już te wszystkie stworze. To jest Weles jeszcze, namalowany przez Jerzego Przybyła, władca tej Weli właśnie, a w tym wszystkich nami. I tutaj mamy już poszczególne rodzaje stworzy, które są przypisane do różnych żywiołów i różnych mocy. Na początku pokażę ich tylko kilkanaście, no bo oczywiście nie mamy czasu na więcej. Tutaj mamy stworze
wiatru i powietrza, prawda, letuny. Następnie zduchacze też stworzy wiatru i powietrza. Tutaj w innym wydaniu innego artysty, bo były też inne podejścia do tej książki Stworzę i zdusze i próby ilustrowania ich przez innych artystów. To tutaj był Dobrosław Wierzbowski. Też ten byt właśnie przedstawiony tutaj przez Jerzego Stuchacz i przez Dobrosława Wierzbowskiego. Tutaj mamy następne błędy, dyjbołdy. Siły pomocnicze dyja poświściela, czyli pana zawieru i burz. Takie rogate, pierwowzór tutaj w wydaniu innym, wcześniejszym, z 93 roku Andrzeja Kapusty. Można powiedzieć, że to pierwotny wzorzec do diabła i czarta. Tutaj mamy stworze niebiańskie, planetniki. Następne niebiańskie stworze nocnice, dziennice, świtezie i zmierzchnice. Tutaj mamy welesożary. Welesożary to jest sprawa ciekawa, bo stworze niebiańscy, ale przypisani Welesowi i służący Welesowi na Weli. Widoczni też na niebie jako gwiazdozbiór. I tu już mamy stworze ognia, bardzo piękne świetliki. I następne stworze ognia, żary i owinniki. Tutaj mamy skierki w wydaniu Andrzeja Kapusty. A to są świczki, podrożniki, inaczej nazywane krikstosami. I teraz już mamy stworze domowe i gospodarskie. Tutaj jest żyr, bardzo fajna istota i siła. Tutaj mamy ubożęta. Właśnie te wszystkie sprowadzone do skrzata czy krasnala postacie, no to one mają swoje rozliczne wersje i nie są wcale tym samym. To są takie szare ludki, jak widać, ubożęta, domowiki. Tutaj mamy inne, polewiki, pomagające w polu. To są niziołki z kolei. Wszystko stworzy domowe i gospodarskie. A to są już południce. Południce i przypołudnica, czy przedpołudnica, inaczej nazywana też na Bałkanach karakondżugą. A tutaj te przypołudnice w wersji Dobrosława Wierzbowskiego. A tutaj mamy już na górze stworze ładu, praw i rzemiosła. I to są właśnie skrzaty, skrzęty i kraśniaki tam na górze. A na dole jeszcze gospodarskie stworze, niziołki i polewiki. Przez Jerzego Przybyła malowane. Tu mamy kolejne stworze ładu, praw i rzemiosła. Choliki. I dalej stworzy praw, ładu i rzemiosła dobroszęta, księżolutki tak zwane. A to już stworzy ziemi, skarbnik czy skarbek i inny stwórz ziemi, podrożnik, popudnik. A to już stworzy lasu, laskowiec, laskowiec z leśnicą. A tutaj w wydaniu pana Kuśniarza, który też podchodził do tematu i też stworzył nawet layouty właśnie do stworzeń z duszy, które nigdy nie zostały wcielone w życie. Tutaj inny stwórz, widec z Jen. I tutaj w wydaniu Filipa Kuśniarza. A to są już wiły, samojudy, samowiły. I wiła w wydaniu Andrzeja Kapusty z pierwszego wydania w 93 roku. Tutaj też wiły z wydania pierwszego. I tutaj już mamy boginki wód, czyli mamy topielice i brodzice. Jak się przekonamy, topielice są również takie z duszy, które się nazywają topielicami. Będzie porównanie później. A to jest wodianik, czy wodnik, utopiec inaczej. Wygląda nieprzyjemnie, ale to jest stwórz, bogun, a nie stwórz. I tutaj mamy już boginki miłości, żądzy,
i rodzicielstwa. Tutaj są przedstawione trzy rodzaje. One we trójkę przynoszą narodzonemu dziecku wierch, czyli wyrok, jak gdyby przeznaczenie, które kładą pod poduszkę. Tutaj jest sądzenica, rodzanica i narecznica. Narecznica biała, rodzanica czerwona, sądzenica niebieska. A tutaj mamy już babę Jagi. Babę Jagi, czyli drażnice, no to są takie boginki, które uczestniczą w procesie dojrzewania dzieci, kiedy dzieci w czasie zaplecin i podstrzyżyn kończą swój żywot dziecka małego i stają się trochę doroślejsze, przechodzą na inny poziom. Jak gdyby rozwoju, to odbywa się taki, odbywają się obrzędy, prawda, no przejścia. A tutaj mamy radunnicę, spotkania nasze powinny być właśnie takie radosne jak ta radunnica, wesołe, kolorowe. To są radunnica jest stworzem sporu, boginką sporu, sporzenia, dlatego tutaj jest ważny ten obraz jej jako sporzącej, przysporzającej pokarm. A tutaj mamy plonki, czy plonki, takie skrzydlate krasnale, które są znane z wielu podań ludowych i przynoszą bogactwo. Często wlatują przez komin. Tutaj mamy skotniki z kolei, też bogunów sporu, rozmnażania i kłobuki, koboldy, które również przynoszą bogactwo i mnożą szczęście, że tak powiem. A to już są stworze księżyca, dźwotony. A księżyc, jak wiadomo, to jest tajemnica i wielka zmiana. A więc są one tajemnicze, no i związane ze zmianą. I tutaj mamy czarty i czarcichy, czyli czarta i czarciche, które są też stworzami księżyca, boginka i bogun. I którzy są również pierwowzorem tych chrześcijańskich, późniejszych czartów. A to już jest wieszczyca związana z przeznaczeniem, boginka przeznaczenia. No i tutaj przechodzimy już do tego ostatniego działu związanego z śmiercią, umieraniem, starością, chorobą, ale i życiem i uzdrowieniem. Tutaj mamy Dusioła pokazanego, który jest związany z tynem morów. I w tle tam widzimy morawkę, zdaje się, tak? I następny obraz to są te jagi jędze. Dla porównania tutaj jest baba jaga, a to są jagi jędze, jędzony. Jaga tak zwane. Jagodowe baby, czyli te od ziół i różnych roślin, które są tak lecznicze, jak i trujące, prawda? I teraz dalej mamy upierzyce, boginki choroby i starości. I to już są lelki służące welesom, związane ze śmiercią i umieraniem i nawianem. Popielnice, żali grzeny i nawki. Bardzo ciekawe postacie i można by dużo o nich mówić, ale to nie dzisiaj oczywiście. I welesożary, o których mówiliśmy, że są bogunami niebiańskimi, ale służą welesowi. I teraz już przechodzę do zduszy. Tutaj mamy pokazane 13 rodzin tych zduszy narodzonych, które szybko sobie przelecimy. Rodzina pierwsza. Tutaj kolejna, a to jest pies, okropna rodzina okropnych istot. Tutaj są następne, które się nazywają skrzenie, podobne bardzo do nazwa przynajmniej, ale jak widać tylko nazwa do bogunów światła. I następne rodziny. Tutaj jeszcze są różne porównania, bo tu są właśnie te topielice jako z duszy,
i topielice jako boginki. I tutaj jest utopiec jako bogun. Tutaj mamy następne kubiele, które nie mają nic wspólnego z wiedzącymi wiedźmami ludzkimi. To są z dusze włożone w ciała zmarłych istot, a nie wiedunki czy wiedunowie. Tutaj mamy wilkołaki, rodzinę zwierzoczłego ubiorów i wilkołaka w wykonaniu Jerzego Andrzeja Kapusty i inne ich wersje. No i już dochodzimy do końca. Tutaj są tak zwane czarówki, żartówki, które myli się często z czarownicami ludzkimi. I ostatnia rodzina przez kosty. Strzygi, strzygonie, krwiopijcy po prostu. A tutaj na koniec jest obraz Jerzego Przybyła, w którym pokazuje on cały cykl przemian Bożej Krówki jasnej do ciemnej i do białej krowy Tura i do byka Tura w drugim cyklu i dookoła cały zowijak, czyli zodiak. I to by było na tyle. Tak się przebijają te siły ciemności, jasności i walczą ze sobą przez cały czas. Także nie ma nadziei, żeby ciemność całkiem zniknęła i żeby jasność całkiem zawładnęła światem. Dziękuję bardzo Państwu.